Jest Wielki Wtorek. Drugi z tych trzech wielkich dni, które tak właściwie nam umykają, które są niewidzialne. I właśnie dlatego mówimy o niewidzialności. O niewidzialności, która może być wielkim cierpieniem. O niewidzialności, która w bardzo dziwny sposób jest cechą człowieka. Może o niej marzymy, kiedy jesteśmy dziećmi, ale kiedy nas dotyka w dorosłym, świadomym życiu, potrafi być bardzo ciężka. I tam Chrystus do nas przychodzi. On, który przez z górą 30 lat był niewidzialny. Patrzono na Niego. Przechodzono koło Niego i nic. Nikt nie widział nic szczególnie interesującego. Niewidzialność się nam zdarza. Na niewidzialność bywamy skazywani bardzo często przez naszych najbliższych. Bohater musicalu Chicago, pan Celofan, cierpi, bo nie widzi go żona, z którą od 7 lat dzieli życie i łoże. Ale jest jeszcze jedna niewidzialność, która może być udziałem nas ludzi. To jest niewidzialność z wyboru. Siedzimy sobie tutaj w kościele dominikańskich mniszek. Widzicie je gdzieś tutaj? Nie ma. Nie widać. A przecież one tutaj są. A przecież to jest ich kościół. To jest ich dom. A ja jestem ich kapelanem. I jestem tutaj po to, żeby im pomagać. Ale ich nie widać. Pokazują się rzadko. A i to z daleka, gdzieś w stallach. Albo kiedy adorują Najświętszy Sakrament, widać je od tyłu, przykryte czarnym welonem. One wybrały niewidzialność. Wybrały tę niewidzialność nie żeby się popisywać. Nie dlatego, że miały dosyć widzialności. Nie dlatego, że miały dosyć tego świata. Wybrały niewidzialność, żeby spotkać Chrystusa w tym miejscu, które jest takie najmniej pożądane. W tym miejscu, które jest takie najmniej chciane. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy być na miejscu Chrystusa, kiedy zmartwychwstaje. Wszyscy chcielibyśmy być na miejscu Chrystusa, kiedy dokonuje wielkich dzieł. Kiedy wszyscy krzyczą brawo, kiedy wszyscy krzyczą hosanna. Być może niektórzy z nas, bohaterowie duchowi, chcieliby być na miejscu Chrystusa w momencie, kiedy cierpi, kiedy oddaje swoje życie za ludzkość. Kto z nas chciałby być na miejscu Chrystusa niewidzialnego? Kto z nas chciałby być na miejscu Chrystusa, obok którego się przechodzi, na którego się nie zwraca uwagi, przez którego się patrzy, jakby był z celofanu? One, te kobiety, ale nie tylko te z tego klasztoru tutaj, wiele kobiet i wielu mężczyzn. Mężczyzn to też ciekawe. Nie? My panowie to jesteśmy tacy, że czy chcielibyśmy się popisać i być bohaterami? No, panie zresztą tak samo. Więc dużo, chwała Bogu, dużo mężczyzn i kobiet wybiera niewidzialność, żeby spotkać Chrystusa w tym najmniej chcianym miejscu, ale w którym On jest, w którym był, do którego przychodzi. Popatrzcie, od kilku tygodni, a jak popatrzymy na działalność internetową naszych braci z Łodzi, to od miesięcy, a w ogóle to od lat, spotykacie dominikanów. Widzicie
gadające głowy w internecie, spotykacie nas na ambonach, spotykacie nas w duszpasterstwach. Jesteśmy tacy widzialni, tacy bardzo widzialni. Ta nasza widzialność bardzo dużo zawdzięcza niewidzialności tych kobiet, które są naszymi siostrami. Od samego początku w zakonie. Spotykamy je już w nowicjacie. Wtedy one sobie losują nasze imiona i podejmują się modlitwy za jednego czy drugiego brata. I tak już do końca. Mam takie wielkie szczęście. W krakowskim klasztorze mniszek dominikańskich modli się za mnie obecnie najstarsza chyba na świecie mniszka, siostra Cecylia, 110 lat. I myślę o tym z wdzięcznością. I myślę z wdzięcznością o wszystkich tych kobietach i mężczyznach, którzy postanowili pójść na to niechciane miejsce, żeby tam spotkać Chrystusa i żeby tam z Chrystusem wstawiać się za nami i za tym światem. Żeby oddawać Mu chwałę w tym miejscu, które jest najmniej pożądane, najmniej eleganckie, najmniej błyszczące. W tym miejscu, którego nie ma. W tym miejscu, które jest niewidzialne. I dzięki tej niewidzialności my, widzialni, możemy liczyć na nieprawdopodobną pomoc. To naprawdę nie jest laurka, to co ja teraz tutaj mówię. To nie jest też filmik powołaniowy. Chociaż oczywiście, jeżeli między wami są takie osoby, kobiety, mężczyźni, którzy czują w sobie taki jakiś dziwny pociąg do niewidzialności, to oczywiście zapraszam, ale to nie filmik reklamowy, ani nie laurka. To jest odkrycie, że niewidzialność nie jest jedynie przekleństwem, że niewidzialność nie jest jedynie cierpieniem, że niewidzialność przez wiarę w Chrystusa, który 30 lat był niewidzialny, ta niewidzialność staje się miejscem w jakiś sposób uprzywilejowanym. Że to jest miejsce, z którego tryska źródło mocy. Z niewidzialności. To jest niesamowite. Ale przecież jeżeli dobrze przyjrzymy się Panu Bogu, to co widzimy przede wszystkim, kiedy patrzymy na Boga? Widzimy, że jest niewidzialny. A jednocześnie czujemy i doświadczamy Jego mocy. Tej mocy, która płynie z jakiegoś niewidzialnego źródła. W tym domu żyją kobiety, które próbują w tym miejscu Bożym stanąć. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Niewidzialność niechciana, która jest cierpieniem, do którego przychodzi Chrystus ze swoją pociechą i z tym, że nas widzi, oraz niewidzialność chciana, która w pewien sposób jest uczestnictwem w pełnej mocy niewidzialności Boga. Thank you.